Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Mówi się, że zielona herbata to najzdrowszy napój na świecie. Postanowiłem zweryfikować to twierdzenie w świetle najnowszej wiedzy naukowej i w tym filmie przedstawię, jakie konkretne korzyści można odnieść dzięki regularnemu jej spożywaniu. Na wstępie wspomnę, że liście zielonej herbaty pozyskuje się z tego samego krzewu, co liście czarnej, białej czy też żółtej herbaty. Krzew ten określany jest mianem herbaty chińskiej, a jego łacińska nazwa to Camellia sinensis. Różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami herbat wynikają po prostu ze sposobu ich przetwarzania, natomiast surowiec wyjściowy jest ten sam dla herbaty zielonej, czarnej czy białej. Po tym krótkim wprowadzeniu sprawdźmy, które składniki obecne w zielonej herbacie odpowiadają za jej właściwości prozdrowotne. Najważniejszymi składnikami w zielonej herbacie są polifenole, czyli związki o silnych właściwościach przeciwutleniających, Działają one ochronnie na organizm, zapobiegając uszkodzeniom wywołanym aktywnością wolnych rodników. Tutaj przypomnę, że wolne rodniki to bardzo reaktywne cząsteczki, które pochodzą z zanieczyszczonego powietrza, dymu tytoniowego, powstają podczas smażenia, a także są produkowane w naszym organizmie w wyniku setek reakcji biochemicznych, w tym na skutek spożywania przetworzonej żywności czy też przewlekłego stresu. I to właśnie nadmiar wolnych rodników jest przyczyną powstawania wielu chorób. Stąd, jak można się spodziewać, właśnie obecność przeciwutleniaczy w zielonej herbacie sprawia, że może ona istotnie wzmocnić nasze zdrowie. Jak już powiedziałem, zielona herbata to źródło polifenoli. Do tej grupy związków zaliczamy przede wszystkim składnik o nazwie galusan epigalokatechiny, który jest zwykle zapisywany skrótowo jako EGCG. Innymi substancjami o właściwościach przeciwutleniających są epikatechina czy też epigalokatechina. Tych składników w zielonej herbacie jest kilkukrotnie więcej niż w herbacie czarnej. Zielona herbata zawiera również w swoim składzie związek o nazwie L-teanina. Jest to składnik będący aminokwasem, ale w odróżnieniu od wielu innych aminokwasów nie bierze on udziału w budowie białek, bo jak zapewne część z Państwa wie, białka są zbudowane właśnie z aminokwasów. L-teanina z łatwością przekracza barierę krew mózg i pobudza ośrodkowy układ nerwowy, czyli działa stymulująco. Jednocześnie wykazuje ona właściwości odprężające. W zielonej herbacie są też niewielkie ilości kofeiny. W jednej szklance naparu znajduje się około 20 do 40 mg kofeiny i jest jej mniej niż np. w herbacie czarnej. Mając już wiedzę na temat tego, które składniki zielonej herbaty determinują jej właściwości zdrowotne, przejdźmy teraz do ich omówienia. Regularne spożywanie zielonej herbaty wiąże się przede wszystkim ze wzmocnieniem układu krążenia, Dzięki swoim silnym właściwościom przeciwutleniającym, związki obecne w zielonej herbacie zapobiegają procesom utleniania lipoprotein o niskiej gęstości, czyli LDL. Mówiąc innymi słowami, zielona herbata przeciwdziała szkodliwym przekształceniom cholesterolu do jego formy utlenionej. Bo jak wiadomo, cholesterol sam w sobie jest bardzo ważnym składnikiem dla naszego zdrowia. Niestety, krążące w organizmie wolne rodniki, o których wcześniej już wspomniałem. Atakują cholesterol i zmieniają jego budowę i funkcję, co w następstwie sprzyja rozwojowi miażdżycy. Stąd zielona herbata działa ochronnie na cholesterol i tym samym na nasze naczynia krwionośne. Dodatkowo zielona herbata wykazuje też działanie przeciwzapalne i ma zdolność do łagodzenia stanów zapalnych. W ten sposób chroni nasze żyły i tętnice przed powstawaniem szkodliwych zmian w ich obrębie. Zielona herbata ma również łagodne działanie hipotensyjne, czyli jej spożywanie przyczynia się do obniżenia ciśnienia krwi. W tym zakresie powstało wiele prac naukowych. Badacze wykazali, że codzienne sięganie po zieloną herbatę może spowodować redukcję skurczowego ciśnienia nawet o 4,8 mm subartęci. Jednocześnie związki obecne w tym napoju sprawiają, że po jego spożyciu ciśnienie krwi może obniżyć się o około 2 jednostki. Takie właściwości obniżające ciśnienie krwi wynikają z kilku różnych mechanizmów. Przede wszystkim składniki znajdujące się w zielonej herbacie poprawiają funkcjonowanie naczyń krwionośnych i pobudzają produkcję tlenku azotu, który rozszerza tętnicę. Dodatkowo zielona herbata hamuje układ rynina angiotensyna, w ten sposób zapobiega powstawaniu angiotensyny drugiej, czyli hormonu, który obkurcza naczynia krwionośne, powodując w nich wzrost ciśnienia. Korzystny wpływ zielonej herbaty na układ krążenia skutkuje tym, że osoby, które często sięgają po ten napój, rzadziej zapadają na różnego rodzaju choroby sercowo-naczyniowe. I teraz krótko podam, jak wygląda to w praktyce. Otóż w 2016 roku opublikowana została obszerna praca naukowa, która dowiodła, że osoby, które spożywają co najmniej 4 szklanki zielonej herbaty dziennie, mają mniejsze ryzyko wystąpienia zawału serca. Aż o 32% w porównaniu do osób, które rzadko sięgają po ten produkt. Dodatkowo badacze wykazali, że wystarczy wypijać od 1 do 3 szklanek zielonej herbaty, aby zredukować ryzyko rozwoju udaru mózgu o 36%. Co więcej, odnotowano, że osoby, które nie spożywały zielonej herbaty, miały większe ryzyko wystąpienia zawału mózgu. W tym miejscu dodamy również, że osoby, które regularnie piją zieloną herbatę, rzadziej umierają na choroby układu krążenia. Na podstawie przeprowadzonych badań odnotowano, że śmiertelność ta jest niższa, aż o 33%. Wszystkie te informacje, które Państwu przedstawiłem, stawiają herbatę jako jeden z najważniejszych produktów poprawiających zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Dysponujemy też wieloma badaniami, które potwierdzają, że zielona herbata jest ważnym elementem w profilaktyce nowotworów. Dla przykładu w 2016 roku została opublikowana praca naukowa, której autorzy dowiedli, że spożywanie zielonej herbaty przez kobiety wiąże się z mniejszym ryzykiem rozwoju raka wątroby i to aż o 38%. Badacze podkreślają, że szczególnie wysoką skuteczność działania w tym zakresie można osiągnąć stosując 4 filiżanki herbaty dziennie. Jeśli jesteśmy w temacie nowotworów układu pokarmowego, to warto też wspomnieć, że zielona herbata może chronić nas przed powstaniem raka przełyku. Na tym jednak nie kończy się działanie przeciwnowotworowe zielonej herbaty. Aktualny stan wiedzy pokazuje, że produkt ten wpływa również korzystnie na narządy związane z układem płciowym, a mianowicie naukowcy potwierdzili, że włączenie zielonej herbaty do codziennej diety skutkuje zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka jajników i raka prostaty. Przy okazji należy też dodać, że osoby, które spożywają zieloną herbatę, mają mniejsze ryzyko rozwoju raka płuc o 18%. Taki efekt odnotowano w przypadku wypijania dwóch szklanek dziennie, przy czym możemy znaleźć również badania, które wskazują, że skuteczność takiego działania może być jeszcze wyższa. Jest to tym bardziej istotna właściwość zielonej herbaty, ponieważ w obecnych czasach żyjemy w bardzo zanieczyszczonym środowisku, co stanowi poważne zagrożenie dla naszego układu oddechowego, w tym dla naszych płuc. Zanim przejdę dalej, dużo więcej ciekawostek o właściwościach zdrowotnych produktów zdradzam w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik pisze prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.doktorbartek.pl ukośnik-dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Zielona herbata wykazuje też pozytywny wpływ na nasz układ moczowy. Mam tu na myśli głównie to, że spożywanie zielonej herbaty zmniejsza ryzyko rozwoju kamicy nerkowej. Jest to związane m.in. z tym, że związki znajdujące się w zielonej herbacie działają moczopędnie, Dodatkowo hamują one powstawanie złogów szczewianu wapnia, czyli zapobiegają tworzeniu się kamieni nerkowych. Zielona herbata jest również ważna dla naszego układu nerwowego, w tym mózgu. Literatura naukowa pokazuje, że przeciwutleniacze obecne w zielonej herbacie zapobiegają powstawaniu zmian neurodegeneracyjnych, które niestety postępują wraz z wiekiem. Mówiąc innymi słowami, zielona herbata może łagodzić uszkodzenia zachodzące w obrębie układu nerwowego. To oczywiście przekłada się na konkretne efekty kliniczne. Dla przykładu, osoby spożywające zieloną herbatę są mniej zagrożone rozwojem demencji i zaburzeń pamięci oraz wystąpieniem choroby Alzheimera. Ponadto, wiele prac poświęconych zielonej herbacie dowiodło, że jej spożywanie może poprawiać sprawność umysłową. W codziennym przekazie, czy to w programach telewizyjnych, czy też w artykułach popularno-naukowych publikowanych na różnych portalach internetowych, Często jesteśmy zasypywani informacjami, jakoby zielona herbata była skutecznym sposobem na schudnięcie. W rzeczywistości jednak nie jest to prawdą. No chyba, że mówimy tutaj o pracy fizycznej przy zbiorach liści herbaty. Wówczas faktycznie taki kontakt z herbatą może przyczynić się do obniżenia masy ciała. Ale żarty na bok. Są pewne przesłanki, że związki obecne w zielonej herbacie mogą sprzyjać różnym procesom biochemicznym związanym np. z przyspieszoną przemianą materii i spalaniem tłuszczu. Jednak te efekty są znikome i nie przekładają się na to, że nagle cudownie tracimy na wadze. Oczywiście zgadzam się z tym, że warto, aby osoby z nadwagą i osoby otyłe sięgały po zieloną herbatę, gdyż ma ona szeroki korzystny wpływ na zdrowie. Niemniej, jeśli ktoś spodziewa się redukcji masy ciała tylko dzięki włączeniu do diety zielonej herbaty, to może się rozczarować. Zielona herbata jest produktem ogólnie bezpiecznym dla zdrowia i nie powoduje skutków ubocznych. Warto jednak pamiętać, że zawiera ona w składzie katechiny i taniny, które utrudniają przyswajanie składników mineralnych. Sytuacja ta szczególnie dotyczy żelaza. Dlatego też, jeżeli zależy nam na uzupełnianiu niedoborów tego pierwiastka, dobrze jest, aby nie spożywać zielonej herbaty w obecności produktów będących źródłem żelaza, czyli np. mięsa. Dodatkowo nie powinniśmy popijać zieloną herbatą preparatów z żelazem. Pomiędzy tymi produktami należy zrobić sobie 3 lub 4 godzinną przerwę. Teraz jeszcze szybkie informacje na temat tego, jak stosować zieloną herbatę. Zacznijmy od jej zaparzania. Dobrą praktyką jest, aby jedną łyżkę suszonych liści zalać jedną szklanką wody o temperaturze 70 stopni. Zieloną herbatę zaparzamy pod przykryciem przez około 3 do 5 minut. Po upływie tego czasu oddzielamy liście od naparu. Zapewne jeszcze zastanawiają się Państwo, ile razy dziennie spożywać tak przygotowaną herbatę. Opierając się na danych, które znajdziemy w kilkudziesięciu pracach naukowych, można zalecić wypijanie około 3 filiżanek dziennie. Oczywiście, jeśli chcemy odnieść jak najszersze korzyści zdrowotne pijąc zieloną herbatę, powinniśmy wybierać produkty cechujące się najwyższą jakością. Najlepszym wyborem będą herbaty o łamanych lub całych liściach. Najgorszą jakością odznaczają się herbaty, które są opisane jako odsiew. Miał i pył herbaciany. Osobiście odradzam sięganie po marketowe herbaty ekspresowe. Dobrze jest udać się do sklepu zielarskiego, bo tam z dużym prawdopodobieństwem otrzymamy produkt o odpowiedniej jakości. Tu dodam jeszcze, że najlepiej, aby herbata była przechowywana w opakowaniach szklanych, ale tylko takich, które są wytworzone z nieprzezroczystego szkła. Oczywiście ważne jest, aby taki pojemnik był szczelnie zamknięty i umieszczony w suchym i chłodnym miejscu. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się przybliżyć Państwu właściwości zdrowotne zielonej herbaty. Jak mogli się Państwo przekonać, zielona herbata to naprawdę zdrowy produkt, po który warto regularnie sięgać. Jednak ważne jest to, aby wybierać liście herbaty najwyższej jakości i przechowywać je w odpowiedni sposób, aby nie utraciły swoich walorów. Na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.